angażowy przed pierwszym meczem, bo nie zaczny, później tak. Jak wygląda w momencie sytuacja zdrowotna Sparty? Udaska ogólnie zdrowotnie ustawu karmu Sparty. Tak, mam w czym zaciarku tej sezonie wypadły, bo ważni zranieni w Kamil Ocyka, ale on brak uśmiech, bo zlomili na kotniku. Miłosz Lacinko, Iron, takie w kotniku, tak już się zapojeł do przyprawy. A jednak komuś to mam tutaj 21 raczu sebou a rozhodneme se až před zápasem, jaký se staví na stoupení. A budu chtít, aby že takhle těžký zápas, nebo zápas, který nás čeká, musí být hráči zdraví. Dobra, no, pytanie odnośnie stanu zdrowotnego, odpowiedź odnośnie stanu zdrowotnego wikarzy Wacka, Kuchnierza i Lacznego, Laczni. Wacek z Kuchnierzem miały uraz kostki, to samo dotyczy wikarza Lacznego. W każdym razie przyjechałem tutaj i mam tutaj 21 wikarzy i decyzja zapadnie przed meczem. Panie trenerze, Lech stracił bramki w ostatnich 30 minutach, tak, w tych ostatnich meczach. Także Pradze stracił bramkę też w tych ostatnich dwóch kwadransach. Czy to jest też jakaś rzecz, na którą wy zwracacie uwagę, że trzeba przetrwać pierwsze 60 minut, a później zaatakować? Praska zdaje w górę, tak. Lech wżdy w tych poslednich 30 minutach, w tej poslednich 4-dzieńce, vždycky ztratil bramku, dostal bramku. Budete se tak nějak řídit tadyhletou taktikou 60 minut vydržet a potom... Já jsem to říkal už tady na začátku, že chceme na první minuty hrát aktivní fotbal, čekat na něco, to by určitě nebylo to správné rozhodnutí. Tak jak mluvím na počátku, Benjamin od počátku hrál aktivnou hru i to je ta jedna rozhodující decize. Oglądał pan niedzielny mecz o Superpuchar Ekstraklasy? Podziwiłem się na polskiej, zapas Lecha. Tak. Jakieś nowe wrażenia, opinie o Lechu? Nie ma żadnych. Nastąpili pouze trzy hráči základní sestavy. Bylo tylko trzech piłkarzy ze składu podstawowego. Panie trenerze, pan można powiedzieć poświęcił dwa mecze ligowe, porażki w dwóch meczach ligowych, żeby oszczędzać swoich piłkarzy na rzecz meczów z Lechem. Stracił pan w tych meczach 6 punktów. Nie myśli pan, że to jest bardzo wysoka cena na ogranie Lecha? Otázka. Właśnie jste obietował dwa ligowe zápasy, 6 bodów. Není to vysoká cena za úspěch? Tak my jsme v první řadě nic neobětovali. Bo mě dávám. V podstatě neměli jsme jinou možnost, postavit silnější místo do těch ligových utkání. Nic to nemá žádnou souvislost. To, že ten sklad byl v těch dvou mečách, tak to nemá nic, nemá žádného značení. No. Můžu přeci postavit hráči, kteří nejsou fit. Jsou to drahí hráči, kteří nás stáli hodně prostředků a na základě jednoho zápasu mohli postavit dvou pilkářů. Mohli nám chybět na další měsíc třeba. Protože nás to stále i tam. Dužo šrotků. I... To poslední. Říkal. Dva hráče, kteří nás stáli hodně peněz. No, ty hráči, kteří nehráli v té základní sestavě, kteří měli zdravotní problémy, tak nebudu stavit do toho sestavy nezdravého hráče, takže to nebylo žádná. Vědomo, že... To je ustupování, to je skutečnost a fakt. No, taká je, že si myslíš, taky je fakt, kdybychom stavěl dvou hráčů, dvou pikářů, kteří mají kontuzie, žeby dát, poświęcić, tak. Panie trenerze, czy widział pan już trawę na stadionie Lecha? No my się tu łapiemy za głowę, widząc w jakim jest stanie. Panie trenerze, tylko wstrzymko, po pierwsze, mecz mówił, że był rozczarowany trochę postawą Lecha, przerywaniem gry, symbolowanie fauli. Pan też na to zwrócił uwagę? Raz, wstrzymko, po tym pewnym zapasie, że był troszkę rozczarowany z tej gry Lecha, przerušowana gra, fauli. V podstatě jsme to viděli, tak možná to byl taktický záměr. Viděli jsme to, aby jsme se nedostali mi do tempa. Viděli jsme i možná to byla taktika trenéra, aby Sparta nezapala prędkosti v té hře.
że nawiedział jsem tam zraněný hráče, který by se už nevrátil na liště, vždycky hned byl připraven do pár vteřin, co vrátí na liště. Nevěděl tam žádného lékaře, který by měl takový úraz, že by nemohl po paru sekundách přijít s povrtem do hry.